Imię księdza prałata doktora Stanisława Lisowskiego będzie nosić rondo u zbiegu ulic Paderewskiego, Barska-Broniewskiego. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Ksiądz prałat dr Stanisław Lisowski od 1977 roku pełnił funkcję proboszcza parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Projekt uchwały przedstawił radny Józef Hojnor. W styczniu roku 1977 objął funkcję proboszcza w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, drugiej co do wielkości parafii w diecezji tarnowskiej. Ojciec Święty na prośbę biskupa tarnowskiego odznaczył w roku 1992 księdza Stanisława Lisowskiego godnością papieską kapelana jego świętobliwości. Od roku 1994 był delegatem biskupa do spraw nauczania i wychowania alumnów. Po reregionowaniu kolegiaty i kapituły kolegiackiej przy Bazylice w Nowym Sączu został mianowany ksiądz Stanisław Lisowski jej propozytem. Dzięki staraniom księdza Lisowskiego w Nowym Sączu zostały utworzone katolickie placówki oświatowe. Ksiądz prałat Lisowski był inicjatorem niezliczonych akcji duszpasterskich, społecznych oraz kulturalnych. Mieszkańcy miasta, parafianie, doceniają jego wielką miłość do człowieka, wielki patriotyzm, wielki wkład w rozwój lokalnej społeczności, potwierdzają wielki autorytet moralny księdza prałata Stanisława Lisowskiego. A jak mówił radny Wojciech Piech, sądeczanie od wielu już lat czekali na uczczenie księdza prałata. Ja chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować inicjatorom, a pośród nich panu przewodniczącemu Józefowi Hojnorowi, za to, że taka inicjatywa się pojawiła. Myślę, że ona jest poniekąd troszkę późno podjęta, bo czekaliśmy na nią 20 lat, my wszyscy. Ale bardzo się cieszę, że ona właśnie się teraz pojawia i że właśnie my w tym składzie, jak tutaj jesteśmy obecni, możemy ją poprzeć. Ksiądz prałat Stanisław Lisowski jest w żywej pamięci bardzo, bardzo wielu sądeczan. I myślę, że bardzo, bardzo wielu sądeczan mogłoby dużo różnych rzeczy ciekawych i bardzo osobistych w tym kontekście powiedzieć. Na pewno jest to człowiek, który zasługuje nie tylko na to, żeby jego nazwane było rondo w Nowym Sączu, chociaż akurat na terenie jego parafii w pięknym miejscu na pewno ma pozytywny wydźwięk. A jak podkreślał w swoim wystąpieniu Józef Hojnor, ten projekt uchwały jest wyjątkowy, także dlatego, że wyjątkowo podpisało się pod nim zgodnie 20 radnych. Uchwała zyskała także uznanie zarządów osiedli oraz parafii świętej Małgorzaty.